Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. A dzisiaj będziemy próbować po raz drugi bić Ligę Legendary 3. Tak samo jak w poprzednim sezonie. Próbuję z tym samym teamem praktycznie. I wyszukuję teraz pierwszego przeciwnika. Tutaj widzę, że jest Spectra, ten Mega Taunter i jeszcze ten kwiat Bloomeria, więc to jest taki team dwóch atakerów i jeden tank. Więc najlepiej, żeby na początku sprawdził im relikty i pozbył się ich pozytywnych efektów. Znaczy nie reliktów, tylko tych statusów ich. Relikty to tylko sprawdzałem. Ale ostatecznie używam Portal Traveler, żeby zablokować trochę damage'a. A i tak Spectra używa Cooling the Weak, więc nie miało aż takiego znaczenia. Akurat tamta umiejętność i mogę jednak sobie to darować. Bo i tak dość spory damage wchodzi. No i teraz będzie tura Savareny, czyli Wickach, Anurikach właściwie. Castor Beans, nie tym razem. Tutaj widzę, że jest Damage Miller u Hammergroma, czyli ten tank przeciwnika, bo sobie nazwę przypomniałem. I Spectra usuwa im pozytywne efekty i Pandalf pokonany, Deadly Nightshade. Raczej niepotrzebny Rozary Pis już by chyba ich zniszczyło prawie, ale już lepiej cały team im pokonać, mieć to z głowy. Dobra, zaraz przechodzimy do następnej bitwy. I teraz walczymy z Killerem. Dość przerąbany ma team, widzę. Z runkami na poziomie 10. I w pierwszej turze najlepiej You Have Too Much użyć. Tutaj jeszcze sprawdzam wszelkie abilitki moich kompanów i też tamtych przeciwników. No to You Have Too Much. Tutaj mi zabiera ten jeszcze kosmiczny potwór pozytywne efekty. No i niestety temu Delordowi teraz się odpala Unrelenting Assault i ze 3 bonusowe tury będzie miał przez to. To jest taka jedna z najbardziej przerąbanych umiejętności w tej generacji całej w tej grze. No i teraz Deadly Nightshade. Raczej na Delorda wystarczy. Tak jest, jest już pokonany. Tutaj dość sporo damage'a dostaje, oni tam coś... No i niestety Blinding Punch już dobija Anvrikach, no ale od razu przechodzimy do następnej bitwy. Tu już mam film zmontowany i Pure Implosion na początku Pandalf przeciwnika używa. Ja lepiej użyję You Have Too Much. No i teraz jakieś silne IOE by się przydało. Czyli taki atak areny, już chyba to mówiłem w którymś odcinku, czyli na każdego przeciwnika po prostu to atakuje. No i Pandalf niestety ma esencję Uriela. To jest dość też denerwujący strasznie relikt, ja nienawidzę tego jak jest u mojego przeciwnika. I tutaj tracę turę. Oczywiście po tym jak używa Warming Lighta, ten Bombeta.
No i dopiero teraz mogę coś zrobić. You are free to play. I Rozarybis już dobijałem Pandalfa. Kolejnej esencji on nie ma, więc jest już pokonany. Tak, tak, tak. Parę abilitek wszedło jeszcze. Pure Implosion. Mega Stun, bardzo fajny, fajna umiejętność, która zabiera aż dwie tury zamiast jednej. No i jeszcze tam sobie dawał radę przez chwilę, bo on beta, ale już Devil's Helmet dobija go. Bitwa wygrana. No to lecimy o bitwy po raz kolejny na Gold. Znaczy Gold, jaki Gold? Legendary 3. To jest taki dość dziwny team, bo tutaj jest Feyemelis zamiast jakiegoś atakera. Bo tutaj można łatwo efekty usunąć przeciwnikowi. Te pozytywne. No i Deadly Nightshade pokonuje Elvirę i Centuriona. I też dość sporo damage'a Feyemelis zadaje. Burning wchodzi. Trochę armora u przeciwników. No i nadziewa się Feyemelis na pułapkę. Udaje mi się ją pokonać. No i przechodzimy teraz na bitwę o utrzymanie w tej lidze. Też dość istotna. Ale jest, udało się. Po raz drugi sezon z rzędu Legendary 3. Może jeszcze nawet nagram kolejny odcinek, jeśli mi się uda wbić tę ligę. I jak daleko mi się uda też dojść. Oj, tutaj sprawdzam nagrody. Właściwie sprawdzałem, bo ja to nie nagrywałem live. Znaczy w sensie równo z nagraniem. Tylko ja musiałem, bo niestety audio mi się popsuło i muszę teraz z opóźnieniem to o tym opowiadać. Ale tak, dość istotny odcinek, więc już się tego nagrania i tak nie pozbyłem. No i tutaj jak widać team jest z The Lordem, z tym Smokiem czy Olongiem. Tacy najbardziej w sumie OP w tej generacji. Team niestety mi wyszukało. No ale to jest do ugrania raczej. You have too much. Też jak widać prawie cały team jest już bez żadnych abilitek. Bo ten smok mi zabrał. Teraz atak The Lord. To jest sporo damage'a na Pandalfa. No i to go już dobija. Mimo że atak z tego miecza jest trochę nieefektywny. No i tutaj najlepiej użyć Deadly Nightshade. Wchodzi Burning również i atak z mojego miecza. Tutaj nadal jest mój Olifanatic, który użyje teraz Stomp the Mouse. Niestety nie trafiam stana temu temu szczurowi. Zadaje mi też damage. No i tutaj Castor Beans wchodzi. Mad Buff. Reflektuje ten atak mój przeciwnik. Devil's Helmet za wiele tutaj nie zrobi niestety. Tylko po prostu efekty zada i pozbędzie się tarczy przeciwnika. No on ma i tak pełno tych tarcz, więc tutaj niewiele mi to dało. Jakiś tam armor wchodzi. Tutaj żadnego ataku nie mogę użyć. Tutaj potężny uzbrojenie przeciwnika po raz kolejny. No i tutaj się robi trochę problematycznie.
Sprawdzam trochę abilitę takiego. Oni Fanatic już padł niestety. No i co tu zrobić? Mógłbym Deadly Nightshade użyć choćby. Bo on nie może tego reflektować, bo mam abilitkę Dodge Aria. No i używam Castor Beans. I całe szczęście dostaje specjalny atak, The Smell of Decay. No i udało się. Jestem utrzymany w lidze legendarnej 3. No to dzięki wam za oglądanie, to by było na tyle i cześć! Coś, no i niestety blind.